The Unity Patong na Phuket. Bardzo duże, ekskluzywne mieszkania. Właśnie znajduję się w biurze The Unity. Tutaj mamy biuro, taki office, gdzie dostałem już klucze od naszego nowego The Unity. Tak jest, gdzie dostałem już klucze od naszego nowego mieszkania i VIP. Tak jest, idzie ten VIP, o taki VIP, taki VIP. Zaraz się przenosimy do nowego mieszkania, bardzo fajnego, z basenem na dachu, mega basenem, duży pokój, dwa pokoje, duża kuchnia, naprawdę fajne, fajne mieszkanko, zaraz zobaczycie. Okej, a więc zaczniemy od samego dołu, The Unity, od samego dołu, czyli od garażu. Na samym dole naszego nowego mieszkania jest duży garaż, jest bardzo duży garaż, jest gdzie parkować skutery, pod samym wejściem, może trochę głębiej. I co ważne, zadaszony, tak? Zadaszony, czyli teraz już nam w tym hotelu, tutaj w tym mieszkaniu już nam na skuter nie napada. Bardzo duży garaż, można zaparkować samochodami, jeśli ktoś ma wypożyczony czy kupiony skuter, czy samochód, czy coś, to ma gdzie zaparkować. Piękne wejście, ja obrócę kamerę, żeby było lepiej widać. Piękne wejście, bardzo takie przyjemne, nowoczesne kafelki, takie lobby, że tak powiem, jest gdzie usiąść, ubikacje. A tutaj sobie pani siedzi jakaś tam, która tutaj pilnuje w porządku. Drzwi mamy na kartę, czyli nikt z zewnątrz się nie dostanie. Tutaj też właśnie jest od razu wyjście do garażu. No i jedziemy windą na 6. piętro do naszego mieszkania. Wbijamy 6, zamykamy drzwi i jedziemy na 6. piętro. Pokażemy nasz pokój, jak wygląda nasz pokój, a później pójdziemy na ostatnie piętro, na basen. Basen mega, naprawdę mega, mega, mega. Okej, winda się otworzyła. Idziemy sobie tutaj w prawo. Tu też są drzwi na taki ten, ale one coś się popsuły. One coś się popsuły i tutaj mamy taki ogromny korytarz. Ogromny, ogromny, ogromny. Tutaj patrzymy w dół, pięknie. Tutaj w górę. Jest tylko jeszcze jedno piętro nad nami, a później jeszcze na następnym jest basen. Nasze mieszkanie jest na samym rogu, czyli bardzo fajnie. Okej, wchodzimy. Patrzcie na to, patrzcie na to. O, pierwsza osobka, która nam się chce pojawić. No, nie wiem, czy wejść, czy nie wejść. Jest Dorota. Okej. Patrzcie na to, jaki piękny, ogromny salon. Wchodzimy. Mieszkanie bardzo duże, ponad chyba 80 metrów. Piękna, duża kuchnia. Wow. Piękna, duża kuchnia. Bardzo duża, normalna taka lodówka. Bardzo dobrze wyposażona ogólnie. Za dwa dni będziemy mieć tutaj pralkę. Duża kuchnia. Piękny tutaj, duży stół. Będzie gdzie zjeść normalnie śniadanie, czy coś tutaj porobić. Bardzo duży salon, wygodna kanapa, duża, stoliczek, czyściutko, elegancko. Są szafki, pokój, dodatkowy pokój. Oczywiście z dużym łóżkiem i z małym, niestety takim małym dla Emi. No, które najprawdopodobniej gdzieś tu na noc wyląduje, ale nie ma, nie w tym pokoju akurat, po prostu w tym mieszkaniu nie ma dwóch łóżek, dlatego musieli zrobić coś takiego. Pokój jest bardzo duży, też jakieś szafeczki i tak dalej, ręczniczki, wszystko pięknie przygotowane. I uwaga, wchodzimy do łazienki, patrzcie na to, do łazienki można wejść tutaj z naszego pokoju, jakby z sypialni. Wita nas na samym starcie duża wanna. No niestety nie ma jacuzzi, no ale no już nie bądźmy tacy, ale patrzcie na to, po lewej stronie mamy jedną umywaleczkę, półeczki, czyli jest gdzie postawić kosmetyki, jest suszarka. Uwaga, przechodzimy na drugą stronę, mamy drugą umywalkę, drugie półeczki, to jest mega. Dodatkowo do wanny mamy prysznic z takim jakimś coś, tutaj sobie można usiąść, także mamy prysznic, mamy wannę. No i tutaj mamy jeszcze kibelek. Mamy jeszcze oczywiście kibelek, taki sobie normalny kibelek, wszystko ładnie w kafelkach. Dwie umywalki, przejście do sypialni lub tutaj wyjście do kuchni, do pomieszczenia tego głównego, więc mieszkanie naprawdę jest na mega wypasie.
No i oczywiście duży balkon. No co prawda tutaj widoków takich nie ma mega, ale jest ok, O, ale właśnie, to co jest tutaj w balkonie też fajne. Otwarte? Chyba nie. To można wyjść na balkon z dwóch pomieszczeń. Ale tam jest jeszcze zamknięte. Ok, wrócimy się do środka. Ok. Bardzo duże, fajne, przestronne mieszkanie. W cenie, uwaga, normalnego mieszkania, powiedzmy takiego w Warszawie. Cena za to mieszkanie to jest tak, jest taka sama cena jak mieszkania w Warszawie. O, wow, lekko drzwi się rozsunęły. Imprezka się zaczyna. Na łóżku właśnie przygotowane są białe ręczniki do łazienki. Co ty tam masz na tym nosie? Plastelina. No i drugie ręczniki na basen, a więc w tym momencie właśnie udajemy się na basen. Jest godzina około 12 w południe, jest bardzo gorąco. Idziemy skorzystać, pokazać i od razu skorzystać z basenu, bo po prostu no trzeba. Uwaga, uwaga, jesteśmy na dachu budynku, na którym znajduje się basen. Patrzcie na to, jesteśmy normalnie, mamy, och, jaki widok, jaki piękny widok na morze. Patrzcie na to, mamy bardzo duży tutaj dach. I tu u góry po schodkach jest basen, za sekundkę wam go pokażę. Tutaj jest najpierw jeszcze widok na Patong, widok na morze. Z drugiej strony, tam byliśmy wcześniej w tamtym hotelu, w Heritage, po drugiej stronie Patong. Teraz jesteśmy po tej stronie. Uwaga, przejdziemy tutaj może tędy i wyjdziemy najpierw od tamtej strony i pokażę wam basen. Tutaj jeszcze prysznice po drodze, mamy prysznic. Wchodzimy tutaj, ciach, zaczyna się pierwsza część dla mniejszych dzieci. Tutaj piękny basen, uwaga, patrzcie na to, piękne wejście tu i uwaga, patrzcie na to, wow, leżaczki z przepięknym widokiem na morze i na tutaj Patong. I o, i taki tutaj na skraju budynku, taki basen z takim widokiem. Ale czad, troszkę wieje, może kurczę być mnie słabo słychać, ale to trzeba patrzeć, a nie słuchać. Takie rzeczy. Woda cieplutka oczywiście, przecież cały czas świeci słońce, 30 stopni. Takie widoki. Ale piękny zachód słońca. Mamusiu, Emka, miałyśmy pójść tam wyżej. No dobra, to zaraz. Ale pięknie mi to. No, tylko jeszcze nie zachodzi tak mocno. No, jeszcze mocno nie zachodzi, ale właśnie... kolorów nie widać. Idealne, właśnie w tym momencie jest idealny zachód słońca. To się odbija w wodzie, widzisz, Tadek? No, widzę. Pięknie. Widać, że jest takie koło całe, a nie się tak rozumieje. No. Jak duże to patrzę, widać. Że co? Jak tam jest, że tu jest słońce, pokaż, że tam jest słońce, a tam jest jeszcze jest tak normalnie, jak w południe, zwykłe niebo. No właśnie. I to jest tak, że ziemia jest okrągła i jak tam jest słońce, to potem, na przykład jak tam zajdzie, to tam wyjdzie. To tam wyjdzie. Tu zaraz zajdzie, a w Ameryce zaraz wyjdzie, wiesz? No. W Ameryce zaraz wyjdzie, jak tu dojdzie, to wyjdzie w Ameryce. No w Ameryce już będzie jasno, a teraz jest ciemno. Mm-hmm. I jak u nas zajdzie słońce, to u nich już będzie pierwsza rano. No, nie jaka pierwsza. No tak pierwsza, bo jedynka ci się skojarzyła, powiedzmy 6-7 rano. No.